Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat elipsy. I pytanie brzmi, co to jest elipsa w języku angielskim i kiedy to stosujemy. Więc elipsa to jest slang, ale o tym potem. I my stosujemy to wtedy, gdy pomijamy jedno lub więcej słów, które są oczywiste w kontekście. Rozpoczniemy sobie od elipsy początkowej, która występuje na początku zdania. Wow. You okay? Need some water? Okej, okay, usłyszeliśmy zdania, które zostały wypowiedziane przez naszego bohatera Shona. You okay? Need some water. I to jest właśnie przykład elipsy początkowej. Poprawnie gramatyczno powinno być Are you okay? A drugie zdanie powinno być Do you need some water? Ale pierwsze, jak i drugie zdanie zostały skierowane do dziewczynki i my to widzieliśmy. Jest to oczywiste, że pierwsza, jak i druga wiadomość, czy wszystko w porządku, czy potrzebuje wody, zostały właśnie skierowane do niej, a nie do Zosi z drugiej C. Dlatego właśnie ta elipsa została zastosowana. Następny przykład. How about a trek around the canyon today? You in? Totally. Naszym trzecim przykładem jest zdanie you in. Jak mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, ta wiadomość została skierowana do dziecka i on o tym dobrze wiedział, a nie do Baba Jagi, która stała na końcu drugiej wioski. Dlatego została zastosowana elipsa początkowa, no bo jest to oczywiste, że to pytanie właśnie było do niego. Jeżeli chodzi o poprawność gramatyczną, to nadzwyczajnie powinno zostać dodane A na samym początku zdania. Następny przykład. Never met someone with a superpower before. Nasz czwarty przykład to jest zdanie z użyciem present perfect. I jak dobrze wiecie, my zdanie w present perfect tworzymy z pomocą osoby, have czy też has i trzecia forma czasownika. Jak mogliśmy usłyszeć, nasz bohater powiedział zdanie, że ja nie spotkałem nikogo z supermocą. No i przecież jest to oczywiste, że chodzi o niego, a nie o kogoś, kto stoi 200 km dalej. Dlatego właśnie została zastosowana elipsa początkowa. Jeżeli chodzi o poprawność gramatyczną, to nadzwyczajnie powinno zostać dodane I have. Następny przykład. Naszym piątym i ostatnim przykładzie w elipsie początkowej jest zdanie 3W, która jest godzina. No jak mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, ta wiadomość została skierowana do naszego głównego bohatera Shona, no więc ta sytuacja jest oczywista. Jeżeli chodzi o poprawność gramatyczną, to nazwyczajnie powinno zostać dodane do na samym początku zdania. Przejdziemy sobie do drugiego zastosowania. Naszym drugim zastosowaniem elipsy jest wtedy, gdy my opuszczamy słowo, czy też słowa w środku zdania, więc przykładowo. How you feeling? How you feeling? I to jest właśnie przykład elipsy środkowej. Poprawnie gramatycznie powinno być How are you feeling? No i sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio. Nasza sytuacja jest oczywista. Nasz bohater został zapytany, jak się czuje, dlatego została zastosowana elipsa. So you know what you're gonna do? Nasz bohater został zapytany, czy wie, co zamierza zrobić. No i tak samo jak w naszym pierwszym przykładzie została zastosowana elipsa środkowa, dlatego że poprawnie gramatycznie powinno być So do you know? No i tak samo jak w naszym pierwszym przykładzie jest to oczywiste, że ta wiadomość została właśnie skierowana do niego. Następny przykład. But I never had the chance to do the right thing for my stepdaughter. Naszym trzecim przykładem jest zdanie, że ja nie miałem nigdy okazji zrobienia odpowiedniej rzeczy dla mojej pasierbicy. No i w tym przykładzie oczywiste jest to, że to chodzi właśnie o konstrukcję present perfect. I to have nadzwyczajnie zostało skasowane, pominięte właśnie poprzez elipsę środkową i poprawnie gramatycznie powinno być nasze have po naszej osobie. Następny przykład. See you. There's a transport ship leaving the Empire's base. W naszym czwartym przykładzie nasza elipsa środkowa jest w konstrukcji present continuous. Jak możecie zobaczyć, nasze zdanie to jest ship leaving. No jest to niepoprawnie gramatycznie, no i nadzwyczajnie powinno być ship is leaving. Następny przykład. Can you close door? Naszym piątym i ostatnim przykładem jest zdaniem Can you close door? No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy lekcję z języka angielskiego i nauczyciel mówi właśnie takie hasło. Can you close door? No i w tym przypadku, tak samo jak w naszych czterech poprzednich, jest elipsa środkowa, dlatego że przed drzwiami powinien być przedimek the. Te konkretne drzwi. Przejdziemy sobie do następnego zastosowania. Naszym trzecim zastosowaniem w elipsie jest zastosowanie jej na samym końcu zdania. Więc przykładowo. Are you afraid of me? Yes.
Naszym pierwszym przykładem w elipsie końcowej jest odpowiedź yes. My, jeżeli odpowiadamy na nasze pytania, to powinniśmy zrobić to pełnym zdaniem i ta odpowiedź powinna wyglądać następująco. Yes, I'm afraid of you. Następny przykład. Have you ever heard of it? I haven't. No i sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio. My zamiast odpowiedzieć w wersji skróconej, stosując elipsę końcową, powinniśmy zrobić to pełnym zdaniem i powinno wyglądać to następująco. I haven't heard of it. Następny przykład. Is he still with Jen? Yes, he is. Nasz trzeci przykład wygląda dokładnie tak samo jak nasze dwa poprzednie. Mamy zastosowaną elipsę końcową i nasza odpowiedź to jest yes, he is. A powinno być pełnym zdaniem, czyli powinno być yes, he is still with Jen. Ostatni przykład. Do you have keys? I don't. Okej, nasz ostatni przykład tak samo zawiera elipsę końcową. Na zapytanie, czy masz klucze, jest odpowiedź I don't, a powinno być pełnym zdaniem, czyli I don't have keys. Okej, i nasza ostatnia elipsa to jest mieszana. Więc przykładowo. You mean with force? Naszym pierwszym przykładem w elipsie mieszanej jest zdanie you mean with force. No i na samym początku powinno być pytanie, czyli powinno być do you. I brakuje nam przedimka przed mocą. W tym przypadku chodzi o tę konkretną moc, więc jest przedimek the. Następny przykład. Never seen storm. Naszym drugim przykładem jest zdanie never seen storm. No i poprawnie gramatycznie powinno być dane na samym początku I have, dlatego że jest to present perfect. I my, jeżeli mówimy o present perfect, to mówimy o naszych doświadczeniach i w tym przykładzie chodzi o to, że my nie widzieliśmy jakiejkolwiek burzy, dlatego mamy przedimek e. Can feel something pulling me there, beyond storm. Ok, w naszym trzecim przykładzie mamy trzy elipsy. Pierwsza z nich występuje na samym początku, dlatego że mamy can, a poprawnie gramatycznie powinno być I can. Później mamy elipsę środkową, dlatego że brakuje nam is w naszym present continuous. I tak samo mamy elipsę środkową, bo brakuje nam przedimka przed naszą burzą. I w tym konkretnym przykładzie chodzi o konkretną burzę, czyli mamy the. Ostatni przykład. See that structure over there. I don't. Naszym ostatnim przykładem jest zdanie see that structure over there. I don't. No i w tym przykładzie mamy elipsę początkową, jak i elipsę końcową. Poprawnie gramatycznie powinno być pytanie, czyli do you see? A elipsa końcowa nadzwyczajnie nie powinna wystąpić i powinno być I don't see the structure over there. I na sam koniec chciałbym jeszcze pokazać przykład z trybem rozkazującym. Gdy my stosujemy właśnie tryb rozkazujący, no to tak samo jest to przykład elipsy. Link będzie w opisie. Okej, na sam koniec szybkie podsumowanie. My stosujemy naszą elipsę wtedy, gdy pomijamy jedno lub więcej słów, które są oczywiste w danym kontekście. Na samym początku wspomniałem, że elipsa jest to slang. To za tym idzie, my stosujemy naszą elipsę w sytuacjach nieformalnych. No chyba, że ktoś od nas by tego oczekiwał. Mamy cztery rodzaje elipsy. Elipsa początkowa, elipsa w środku zdania, elipsa na samym końcu zdania i możemy sobie to wszystko wymieszać. Dzięki.